It's powerful. It's responsive. It handles beautifully. And it'll blow the doors off anything else in its class. And right now, we'll let you take one out for a test drive overnight. Just visit an authorized Apple dealer and test drive a Macintosh. Cześć, witajcie, RetroSzpunta Wam się kłania, a w dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać, czy też zaprezentować kompletny zestaw, a właściwie jego zawartość komputera Macintosh 512K Enchance. Komputer ten na tą okazję pożyczył mój serdeczny przyjaciel Sławek. Oczywiście w tym miejscu bardzo serdecznie Ci dziękuję. No i dzięki temu będę mógł Wam zaprezentować to wszystko, co siedzi w środku boksa. Ja tylko powiem tytułem wstępu, iż jest to kompletny zestaw sklepowy, nigdy nie uruchamiany, no i taki, który idąc do sklepu w 1986 roku byście dostali od sprzedawcy. Także oprócz kartonu, styropianów, różnego rodzaju folii, są również dyskietki z systemem, z oprogramowaniem, więc to wszystko będę chciał Wam pokazać. No jeśli oczywiście zdarzy się tak, że jakieś elementy czy też części komputera będą oryginalnie zapakowane i by wyciągnąć je z tych folii będę musiał je zniszczyć, to tak szczerze powiedziawszy zastanawiam się, czy to zrobię, bo chyba będzie mi serce krwawiło, jeśli będę musiał uruchomić komputer na kilka czy też kilkanaście minut, a będę musiał nieodwracalnie uszkodzić różnego rodzaju folie, w których te części komputera są wsadzone. Także proszę Was, kochani, nie miejcie do mnie pretensji, jeśli tak się faktycznie stanie. No i liczę oczywiście na Wasze zrozumienie. A tymczasem oczywiście zapraszam do oględzin boksa. No i co najważniejsze, do obejrzenia zawartości owego kartoniku. Także serdecznie zapraszam. If you can't get a computer to do anything but frustrate you, try the computer you already know how to use. Take Macintosh out for a free overnight test drive. No i przed oczami mamy wspomniany kompletny zestaw Macintosha. Powiem szczerze, przed chwileczką zważyłem całą zawartość na wadze. No i wyszło prawie 13 kg bez 10 dekagramów. Boksik jest w idealnym stanie pomimo dwóch takich małych, jeśli tak to można powiedzieć, defektów. Tutaj są ślady po taśmie przeźroczystej. No i jest tutaj takie wgłębienie. Natomiast całość jest w idealnym stanie i tak naprawdę nie ma się co sugerować akurat tymi małymi niuansami, bo najważniejsza jest oczywiście zawartość, która jest, tak jak wspomniałem na wstępie, w idealnym stanie. Zresztą sami to zobaczycie. Zerknijmy do środka. No i na wstępie mamy tutaj taką papierową skrzyneczkę, a co w niej jest, już Wam pokazuję. Pierwsze co, mamy tutaj przewodnik po Microsoft Works for the Apple Macintosh. Także tu jest taki króciutki tutorial, w jaki sposób używać oczywiście i korzystać z programu Microsoft Works. Co my tutaj dalej mamy? Mamy tutaj jakiś folder. Proszę bardzo. Nie wiem, czy tutaj można coś
zarejestrować, ale chyba nie. Tu są chyba takie ogólne informacje o produkcie. Co my tutaj dalej mamy? Aha, czyli tu jest taka lista zawierająca informacje, co wchodzi w skład tego zestawu, czyli tutaj mamy komputer, klawiaturę, myszkę, dyskietki, jakaś kaseta, proszę bardzo, instrukcja, karta rejestracyjna, no zresztą sami sobie zobaczcie, z drugiej strony nie ma nic, no czyli taka informacja ogólna o zawartości owego boksika. Następnie co my tutaj mamy? Tak, tu są nawet dane chyba pierwszego użytkownika. To jest karta rejestracyjna. Osiemdziesiąty siódmy rok, data chyba zakupu, tak? Czy też data rejestracji owego pierwszego klienta tego komputera. No to jest taka niewątpliwie ciekawostka. 21.07, chyba tak, 1987. Anderson Bernie, tak? Anderson Bernie. No i tak by się to, że tak powiem, prezentowało. No i przejdźmy sobie dalej. Tu mamy oczywiście oryginalne naklejki do naklejenia sobie na dyskietkę. I kolejne. Oczywiście z jabłuszkiem. No, trzeba by było to teraz tu rozplantować. Tego nie, akurat nie będę robił. No, a tutaj są jedna, dwie, chyba nawet trzy naklejki. Co my tutaj mamy? Książeczka ze zdjęciami. Można sobie oczywiście poczytać. Sami zobaczcie, jak to jest ładnie wydane z kolorowymi zdjęciami. Przypominam, że mamy 1987 rok. A to jest taki przewodnik z informacjami na temat samego komputera. No, tutaj niektóre kartki nawet się posklejały, widzę. Muszę to robić delikatnie, bo nie chciałbym, że tak powiem, uszkodzić tych stron. No, może tutaj tego nie będę robił. No i tak pokrótce by prezentowała się ta książeczka. No i co my tutaj mamy? Wspomnianą kasetę. To jest jakiś przewodnik. Tutaj mamy taką atrapę papierową, dyskietki. No i pod nią znajdują się oczywiście dyskietki. Z czym one są? Tu jest system. Aha, czyli dwie dyskietki z systemem. Tak. A na tych pozostałych tutaj powinien być. Tu jeszcze jest przewodnik. No, a tutaj mamy oczywiście Mac Draw, Mac Write, Mac Project, Mac Paint. Czyli oczywiście programy użytkowe na Maca. A tutaj jeszcze coś jest. Tutaj mamy, co my tutaj mamy? Jakaś zaślepka, tylko ja nie wiem w sumie do czego ona służy. I tutaj z boku coś jeszcze jest. A z boku mamy
jakiś kabel. O. To jest kabel zasilający, tu widać już napięcie. Należy oczywiście posiadać przejściówkę na napięcie 110 V. No i zobaczcie sobie sami. Bateria. Dosyć nietypowa, to będzie pewnie bateria, nie wiem, do myszki chyba, tak? Bo klawiatura będzie podpięta pod komputer. Domniemuję, że będzie brała napięcie zasilające właśnie z komputera. 4,5 V. Ale widać, nigdy nie używana. No dobra, Energizer. Co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś zapiski. A tutaj na jakieś chyba informacje, ale jakie to są, to szczerze powiedziawszy nawet nie wiem. Tu widzę coś po niemiecku. Po angielsku też jest. Dobra, mniejsza z tym. Przejdźmy sobie może dalej. Before you give up on computers, try the computer you already know how to use. Take Macintosh out for a free overnight test drive. No to zobaczmy, co mamy w środku. Tu już oczywiście potężny styropian, a właściwie górna część styropianu. No i tak po kolei. Nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, ale to chyba większego znaczenia nie będzie miało. Tutaj mamy oczywiście myszkę. Made in USA. Końcówka na DB9. Następnie tu będzie chyba klawiatura. Oczywiście kabelek. No i klawiatura. Na bok. No i będzie tutaj najważniejsza rzecz, czyli komputer. Ja może postaram się najpierw wyciągnąć ten komputer, usunę karton, no i wtedy wam pokażę, jak on już wygląda po wyciągnięciu. Having a hard time understanding computers. Try the computer that understands you. Take Macintosh out for a free overnight test drive. No i mamy sam komputer oczywiście. Proszę bardzo. Także nówka nieśmigana w idealnym stanie w sumie. O, troszeczkę waży ten komputer. The hard part of test-
test driving a Macintosh isn't taking it home. The hard part isn't plugging it in. The hard part of test driving a Macintosh isn't even learning how to use it. The hard part of taking Macintosh out for a test drive is bringing it back. No i komputer mamy podłączony, ale już widzę na wstępie problem, ponieważ w stacji dyskietek znajduje się dyskietka, nie ma oczywiście przycisku eject, a na YouTubie widziałem, że można wyciągnąć dyskietkę ze stacji klikając opcję eject pod systemem. No tu oczywiście systemu nie ma, no i jest problem. No ale dzięki pomocy Sławka dowiedziałem się, że należy przytrzymać klawisz myszy, wcisnąć zasilanie, no i automatycznie dyskietka, jak się okazało, atrapa zabezpieczająca stację podczas transportu po prostu wyjdzie. No to co, spróbujmy w takim razie odpalić przewodnik Gadget Tour. Zobaczymy od razu, czy stacja dyskietek działa. No a ten przewodnik to jest taki instruktaż informacyjny odnośnie komputera Macintosh, informujący nas oczywiście o możliwościach wykorzystania owego komputera. Jeszcze chwilkę trzeba poczekać, aż się wszystko dobrze wczyta. I tak jak widzicie, możemy zapoznać się z ogólnymi informacjami na temat komputera, na temat możliwości wykorzystania różnych aplikacji. A tu oczywiście nie będę klikał w te opcje. Kliknę oczywiście w ostatnią, eject, tak żeby po prostu stacja dysków wypluła dyskietkę, tak? No i żeby nie było, spróbujemy sobie jeszcze uruchomić drugą dyskietkę z aplikacjami. Jeszcze trzeba chwileczkę poczekać i tak myślę, zaczniemy sobie może od aplikacji MockDraw, czyli aplikacji do rysowania grafiki wektorowej, wydanie wraz z pierwszymi systemami Apple Macintosh w 1984 roku. No i MacDraw był jednym z pierwszych programów, które mogły być używane we współpracy z MacWrite. No a sobie tutaj narysuję jakieś takie pierwsze przykładowe bryły z wypełnieniem oraz bez, ze zmianą grubości oczywiście linii. Mamy możliwość oczywiście umieszczenia dowolnego tekstu. No dzięki też będziemy mogli sobie od razu sprawdzić, czy działają klawisze klawiatury. No a tymczasem wychodząc z programu, weźmy sobie jeszcze, uruchommy edytor tekstu MacWrite. Będziemy sobie mogli przy okazji dodatkowo potestować klawiaturę. Będziemy mogli sobie oczywiście w programie wyjustować tekst, zmienić interlinię między wierszami. No i właściwie to tak na szybko to by było tyle. No i na koniec weźmy sobie aplikację MacProject, czyli aplikację biznesową do zarządzania projektami i planowania, wydaną wraz z pierwszymi systemami Apple Macintosh w 1984 roku. No i program ten był jednym z pierwszych dużych narzędzi biznesowych dla komputerów Macintosh, które umożliwiało użytkownikom obliczenie ścieżki krytycznej do ukończenia i oszacowania kosztów w pieniądzu i w czasie. No jeśli termin realizacji projektu został przekroczony lub jeśli dostępne zasoby ulegały zmianie, no to MacProject automatycznie przeliczał wszystko. No niestety ja na tym programie się nie znam, więc ja tutaj Wam zbyt dużo nie pokażę. No natomiast traktuję to jako, powiedzmy, ciekawostkę przyrodniczą. No i to by było właściwie wszystko, jeśli chodzi o taki krótki test komputera, o prezentację zawartości boxa. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, no i do zobaczenia. Cześć!